Przyjechaliśmy spod Poznania do Warszawy. Dlaczego do Warszawy? Nasze poszukiwanie prawdy przyprowadziło nas właśnie tutaj. Zgodnie z naszym hasłem Vera Rebus Vocabula Restituantur, czyli przywrócić rzeczom nazwy prawdziwe. Mamy dla Was dwa odcinki. Pierwszy z panem Grzegorzem Braunem o protestantyzmie, drugi z doktorem Georgem Jakobem o islamie. Zobaczcie sami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków amen. Szczęść Boże, kłaniam się. Pana Grzegorza Brauna przedstawiać nie trzeba, myślę, że jest powszechnie znany. Chciałbym jednak, żeby pan opowiedział coś więcej na temat pobudki, ponieważ pobudka nie jest tak znana, jakbyśmy chcieli. Pobudka, organizacja o programie streszczającym się do czterech słów, kościół, szkoła, strzelnica, mennica, pobudka obchodziła właśnie drugie urodziny. Już 2 lata funkcjonuje, kilkadziesiąt kluczy, kilkuset bardziej aktywnych budzików od akcji budzenia śpiących rycerzy, która jest, można powiedzieć, głównym wątkiem działalności pobudki, i tysiące zainteresowanych, życzliwych dla nas w całym świecie, którzy zgłosili akces do pobudki. W tym roku najważniejsza akcja za nami już to była pielgrzymka do świętego Andrzeja Boboli, do Janowa Poleskiego, dzisiaj na Białorusi. Wiem, czytałem. Przed nami turniej, drugi turniej strzelecki pobudki i daj Boże jesienią premiera filmu dokumentalnego Luter i rewolucja protestancka. Z pobudką produkcja tego filmu ma tyle wspólnego, że film produkuje Fundacja Osuchowa, której głównym celem statutowym jest praca na rzecz pobudki. No i to w polu działalności mennica i częściowo w polu działalności szkoła. Właśnie ta produkcja trwa. Film o Lutrze, jak wiadomo, 500-lecie buntu Lutra na ten rok przypada. No i wiele z tym związanych nieporozumień, wiele mówię nieporozumienia, ale to tak najuprzejmiej rzecz nazywając. Mam nadzieję, że film tym, którzy szukają jakiegoś kompendium wiedzy na temat rewolucji protestanckiej i osoby Lutra, że ten film przybliży historię. Rozumiem. Kim są owi wspomniani śpiący rycerze i dlaczego trzeba ich obudzić? No cóż, to takie hasło, budzenie śpiących rycerzy. O śpiących rycerzach pod Giewontem każdy słyszał. Mnie się zdaje, że śpiących rycerzy w Polsce nie brakuje także i w innych okolicach. Po prostu czas najwyższy zauważyć, że nikt nam nie podaruje Polski w prezencie i że tradycja katolicka, jeśli ma między Polakami nie zaginąć, to Polacy nie mogą czekać na to, że ktoś im to zagwarantuje, zapewni i przyniesie, poda na tacy. Tak nie było i tak nie będzie, więc czas się budzić i czas samemu ogarnąć kwestię tradycji katolickiej w najbliższym sąsiedztwie, szkoły. Czas się zastanowić, do jakich szkół oddamy nasze dzieci, czy krewnych, kuzynów, pociotków. Nie należy dzieci oddawać na naukę do lewiatana, więc lepiej się z góry zainteresować tym, co to za szkoła będzie, taka, w której by szanowane były tradycje polskie i tradycje katolickie. Strzelnica, no to hasło stosunkowo najmniej dzisiaj wymagające tłumaczenia. Ja tylko dodaję, że nie chodzi o strzelaninę dla samej strzelaniny. Chodzi raczej o formację psychofizyczną Polaka katolika. Polak katolik, który się skoncentruje z bronią w ręku na tyle, żeby nie zrobić krzywdy ani sobie, ani osobom postronnym. Wyrówna oddech, sylwetkę na chwilę przynajmniej. Najmniej taki Polak katolik będzie bardziej efektywny, jestem przekonany, także w innych dziedzinach swojej działalności. No i czwarte pole, mennica, czyli cóż, niczego z tych powyższych, ważnych celów nie osiągniemy bez pieniędzy.
bez bazy materialnej, finansowej i co do tego też czas przestać się oszukiwać, czas przestać żyć takim socjalistycznym urojeniem, że to za nas załatwią gdzieś tam na górze, prawda? Że te szkoły nam poprowadzą. Jak prowadzą, to właśnie sypną groszem, prawda? Jest, rodzi się takie pytanie zasadniczo, w jaki sposób można realizować konkretne cele poszczególnych tutaj elementów składowych pobudki. Odbyliśmy szereg konferencji, na których prezentowali swoje osiągnięcia. Ci, którzy takowe mają, prezentowali swoje know-how, założyciele szkół prywatnych, katolickich, prezentowali swoje możliwości, umiejętności. Ludzie biegli już w sztuce strzeleckiej. Mówili do nas na naszych zlotach pobudkowych i konferencjach. Mówili także przedsiębiorcy. No i gościliśmy kapłanów i ministrantów tradycji katolickiej, bo to jest też przecież jasne. Właśnie w programie pobudki chciałbym, żeby to nie budziło wątpliwości, że to jest ten punkt wyjścia i dojścia główny, to jest ten generator cywilizacji, tradycja katolicka i wokół tego trzeba się zakrzątnąć, a że także żeby było duszpasterstwo tradycji katolickiej, to także i to ma swój wymiar materialny, po prostu trzeba być zapobiegliwym w tych sprawach, to właśnie nie ma jednego bez drugiego i trzeciego bez czwartego. Dokładnie tak. Widzę, że to jest dosyć optymistyczna wiadomość, że te sprawy najtrudniejsze, gospodarcze, prawda, już gdzieś nabierają jakiegoś konkretnego wymiaru. Z tym jest najtrudniej. Jakoś tak to się układa, że opatrznościowo, z czego jestem bardzo dumny i szczęśliwy, przez kanały komunikacyjne pobudki sprawa troski, miłości do tradycji katolickiej upostaciowanej we mszy tradycyjnej. Ta sprawa zatoczyła jakieś tam szersze kręgi, zrodziły się nowe duszpasterstwa tradycji katolickiej przy wsparciu budzików, przy wsparciu kluczy pobudki i to jest wielkie praktyczne osiągnięcie. Natomiast, no cóż, nie ma jeszcze fabryk, które by z logo pobudki pod parą ciągle produkowały jakieś dobra, które zapewniałyby pobudce możliwość funkcjonowania i brak trosk o przyszłość. Nie, tak dobrze nie jest, więc korzystając z tej okazji też bardzo, bardzo, wiecznie bardzo proszę o wsparcie inicjatyw pobudki, także w tym wymiarze materialnym. Gdyby takie przedsiębiorstwa właśnie, które utożsamiają się, prawda, z tą ideą, którą proponuje pobudka, powstawały, to myślę, że to by pociągnęło za sobą kolejne, prawda? Więc Polacy zaczęliby ze sobą wreszcie może współpracować. Taki byłby świat naszych marzeń, prawda? Żeby Polska nie była upadłym interesem w likwidacji, a takim interesem jest każdy interes socjalistyczny, w którym czy rynek właśnie zbytu niemieckich towarów, prawda? No właśnie tam, gdzie się czeka na dotacje, grant, czy to unijny, czy gminny, czy rządowy, to jest interes likwidacji. Nie będzie polskiej kultury tak długo, jak długo nie będzie bezpieczna polska kultura, tak długo, jak zostawimy ją w depozycie Ministerstwu Kultury, które ma siedzibę w kradzionym pałacu przy krakowskim przedmieściu w Warszawie. Nie będą Polacy mogli być bezpieczni w żadnym wymiarze, ani fizycznym, biologicznym, zdrowotnym, ani w wymiarze materialnym, tak długo, jak długo żyjemy w państwie scentralizowanym, które przez system wyzysku fiskalnego utrudnia realizowanie
własnych talentów przez przedsiębiorczych Polaków. Tych przedsiębiorczych Polaków nie brakuje, ale władza ludowa ciśnie. Szklany sufit. Tak. Niestety. Przejdźmy może do bardziej przyjemniejszych tematów. Na szczęście tak się składa, że nie pozbawiono nas tej łaski. Obchodziliśmy dzisiaj uroczystość Bożego Ciała. Jak wiemy, dla nas katolików jest to bardzo ważna uroczystość, bardzo ważne święto, ale nie wszyscy wiedzą dlaczego. Czym jest realna obecność na Świętym Sakramencie? Ha, no święto Bożego Ciała to jest... to jest wielkie święto naszej cywilizacji. Wielkie święto naszej cywilizacji, bo poza tym wymiarem religijnym, prywatnym, tutaj wychodzimy w sferę publiczną. Tutaj jesteśmy tego dnia zwolnieni. Udziela nam się dyspensy, bo generalnie obowiązuje nas dbałość o to, żeby unikać ostentacji, prawda? Tak. Żeby unikać ostentacji w modlitwie. A tutaj jest taki jeden piękny dzień, kiedy wolno nam publicznie z dumą asystować, podążać za Najświętszym Sakramentem. To jest coś niezwykłego. A zatem to święto ma wymiar nie tylko religijny, ale też i polityczny. No bo polityczne jest wszystko, co się dzieje w sferze publicznej. To jest moja ulubiona demonstracja polityczna, procesja Bożego Ciała. Prawdę mówiąc, to jest jedyna forma demonstracji politycznej, w której biorę udział z pełnym spokojem, że tu wszystko jest pod kontrolą i tutaj na pewno się wydarzy samo dobre, a nic złego. A dlaczego mówię, że to jest święto naszej cywilizacji? No, dlatego, że tajemnica przeistoczenia, tajemnica obecności Pana Jezusa w Eucharystii, no to jest generator całego cywilizacyjnego know-how, jakim żyjemy. Bo bez Święta Bożego Ciała, które zostało przecież kiedy ustanowione? W XIII wieku. Dlaczego zostało ustanowione? To tak jak z wszystkimi dogmatami, prawda? Dogmat to nie jest coś, co tam papież rano przy goleniu spojrzał w lustro, przyszło mu do głowy, coś tam zaświtało i pobieg wyszedł, zapisał, ogłosił. Nie, dogmat to jest prawda nie od człowieka wychodząca, ale prawda wieczna, której stwierdzenie publiczne, wyraźne wyartykułowanie okazuje się konieczne w momencie, kiedy tej prawdzie zaprzeczono. Otóż także i Święto Bożego Ciała w dziejach chrześcijaństwa nie było żadnym nowym wynalazkiem, tylko było odpowiedzią na kwestionowanie żywej obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Ponieważ Katarzy na początku XIII wieku, no to była, prawda, taka rewolucja, jedno z preludiów rewolucji światowej dokonujące się na południu Francji. Oni właśnie doprowadzili się do swojej herezji, do takiego stanu, w którym także inni zaczęli powątpiewać w obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. No, w związku z tym właśnie trzeba to było wyraźnie powiedzieć. I doznała w tej sprawie, no, to jest piękna historia, święta Julianna z Cornillon, jej widzenia, krąg jej przyjaciół i sojuszników w tej sprawie i następnie wyjście, właśnie ta jej misja, czyli doprowadzenie do tego, żeby ustanowić
święto, specjalne święto w chrześcijaństwie, celebrujące obecność Pana Jezusa, krwi i ciała Pańskiego w Eucharystii. Ta misja zatacza szersze kręgi przez biskupa, który staje się później papieżem. I tutaj, i to jest mój ulubiony moment w tej historii, że ten papież prosi nie kogo innego, tylko świętego Tomasza z Akwinu o to, żeby napisał liturgię święta Bożego Ciała. I te hymny, które my dzisiaj w skromnej części wykorzystujemy, prawda, na czele z najbardziej znanym przed tak wielkim sakramentem, Tantum Ergo Sacramentum, to wyszło spod pióra świętego Tomasza z Akwinu. I to jest wspaniały moment w dziejach cywilizacji, bo tajemnica jest czymś, czego, w co gorąco wierzy i dzieli się tą wiarą w tak piękny sposób największy mózg chrześcijaństwa. Nie, przepraszam, jakiś moher, tak? To nie jakieś kółko dewocyjne, tylko największa umysłowość chrześcijaństwa. Łeb jak sklep. Święty Tomasz z Akwinu przez ten komputer, jakim była jego głowa, zostało przepuszczone to zagadnienie. I otóż, dlaczego mówię, że to jest święto naszej cywilizacji? Bo otóż okazuje się, że bez tajemnicy, której rozum ludzki nie jest w stanie przeniknąć, ale może uświadomić sobie, może można powiedzieć, zakreślić pole, w którym ta tajemnica się lokuje. Otóż bez tej tajemnicy okazuje się, że w ogóle nie ma prawdy obiektywnej. No bo gdyby tak umysł ludzki wszystko ogarniał, gdyby tak umysł ludzki był zdolny do wyjaśnienia wszelkich zagadek, no właśnie, nie byłoby wtedy tajemnic, byłyby tylko zagadki. Zagadki do rozwiązania. Otóż gdyby tak było, no to jakie byłoby źródło prawdy? Źródłem prawdy byłby człowiek. Byłby człowiek, prawda? A tymczasem prawda nie jest czymś negocjowalnym. W każdym razie w naszej cywilizacji. Dlatego mówię o święcie naszej cywilizacji. W naszej cywilizacji prawda nie jest efektem głosowania jakiegoś kolektywu. Prawda nie jest depozytem większości. Prawda nie jest też emanacją ani rozumu indywiduum, ani też prawda nie jest dekretem, nie jest decyzją polityczną. A tak to bywa w innych cywilizacjach. W innych cywilizacjach prawdą jest to, co zadekretuje władza. Prawdą jest to, co z góry nam nakazano. We współczesnym świecie każdy rzekomo właśnie jest nosicielem własnej i równie dobrej, równie wartej prawdy. Pozwolę sobie wtrącić cytat w nawiązaniu właśnie do tego zagadnienia prawdy. Niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie. A no właśnie, no to jest już, to jest to zdanie Kanta tutaj przytoczone, no to jest taka busola współczesności, busola, która prowadzi na manowce. Prowadzi na manowce, no bo właśnie jeżeli mielibyśmy kierować się tylko tą prawdą, którą sami jesteśmy w stanie ustalić, no to po pierwsze pojawiają się nieustannie kontrowersje, dlatego że różna jest potencja ludzkiej umysłowości w różnych przypadkach. No tutaj ja zabrnąłem w dygresję bardzo szeroką, bo pytanie było święto Bożego Ciała, ale dzielę się tym, co mam najlepszego. Po prostu jasne. Dzielę się osobistym przeżyciem poza zagadnieniem religijnym i poza wymiarem politycznym. Dla mnie to jest manifestacja triumfu cywilizacji rozumu. Cywilizacji rozumu, który kieruje się wiarą w Pana Boga, prawdą w Trójcy Świętej Jedynego. Dokładnie tak.
Tak jak mówiłem, jest to dla nas ważne, dla nas katolików, podkreślam tutaj szczególnie, ważne święto, więc nie dziwi mnie ani gorliwość, ani zapał, chęć rozmawiania właśnie na ten temat. Sam powiem szczerze, że uwielbiam rozmawiać na tematy związane właśnie z wiarą, z Panem Bogiem. Zresztą hasło naszego kanału jest Vera Rebus Vocabula Restituantur, czyli przywrócić rzeczom nazwy prawdziwe. To jest nasze hasło przewodnie, więc jakby nie przerywałem, starałem się maksymalnie pociągnąć. Święto Bożego Ciała jako święto cywilizacji łacińskiej. Święty Tomasz jako autor tekstów, które do dzisiaj są żywe, do dziś są używane. Procesja Bożocielna jako najlepsza manifestacja polityczna, w której możemy brać udział. Manifest innych panów się przy tym kryje, prawda? A chciałem jeszcze tutaj nawiązać do kwestii, skoro temat wątku katolicyzmu i Bożego Ciała już mamy za sobą, chciałem dotknąć kwestii protestantyzmu. Mówi się, że protestantyzm, często ja przynajmniej słyszałem tak w rozmowach gdzieś prywatnych, kuluarowych, jest traktowany jako pewien ogół, prawda? Jak gdyby to byli tylko i wyłącznie luteranie. Ja bym się tutaj bardziej skłonił ku temu, że to są spadkobiercy Lutra. No, to już jeszcze za życia Lutra okazało się, do czego prowadzi zakwestionowanie autorytetu Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, do czego prowadzi zakwestionowanie roli papieża stolicy apostolskiej. Jeszcze za życia Lutra rozmnożyły się obediencje i denominacje protestanckie w taki sposób, że dzisiaj sami protestanci nie są w stanie już tego się zliczyć, ogarnąć. I to jest wielka tragedia. To jest właśnie dzieło rozbicia, zniszczenia tej cywilizacji, której apogeum samoświadomości, apogeum samozrozumienia cywilizacji chrześcijańskiej przypada właśnie na czasy świętego Tomasza, kiedy to święto Bożego Ciała zostało ustanowione. No a rewolucja protestancka, po katarach z XIII wieku przychodzą husyci w wieku XV. To jest wielka, wielka tragedia dziejowa. Ona swoim zasięgiem, spustoszeniem ogarnia nie tylko koronę czeską, ale także i okoliczne ziemie. Przecież te rejzy, łupieszcze wyprawy husyckie, one sięgają także i na ziemię polskie. Bracia czes. Połowa, tak, no to już jest kolejny rozdział, prawda, bo bracia czescy, no to jest z kolei udział Jana Amosa Komeńskiego w spisku rozbiorowym, pierwszym udanym, choć nie sfinalizowanym spisku rozbiorowym z udziałem Jana Amosa Komeńskiego. No ale właśnie wiek XVI, 500-lecie tych wydarzeń teraz obchodzimy, to jest ta rewolucja, która już do naszych czasów aż nie zostanie powstrzymana. Pochód tej rewolucji trwa. Jeszcze katarów, te plagę udało się powstrzymać. Jeszcze husyci nie zawędrowali na kraj świata, no ale to, co wydarzyło się w XVI wieku, to już pochód rewolucji, później niezatrzymany. Rok 1517, a potem 1717, 1817, no to już właśnie jest rewolucja w Portugalii, która otwiera sekwencję rewolucji demokratycznych XIX-wiecznych, aż do 1917 roku z rewolucją bolszewicką. Trzeba właśnie w rocznicę buntu Lutra widzieć w nim samym ojca wszystkich najgroźniejszych herezji współczesności. Zarówno, co niektórym trudno zrozumieć, trudno pojąć, Luter jest ojcem i komunizmu, i liberalizmu jednocześnie. Tych właśnie kluczowych herezji współczesności.
Dlaczego? Dlaczego tak jest? No cóż, rewolucja protestancka jest zamachem na trzy świętości, których bezpieczeństwo to właśnie cywilizacja łacińska gwarantuje. Jakie to świętości? To wiara święta katolicka, rodzina, normalna rodzina i własność, prawo własności. Otóż te trzy wartości padają pod ciosami wymierzanymi przez rewolucję protestancką. Po kolei Luter kwestionuje sakramenty i zatem kwestionuje kapłaństwo. No więc nie trzeba wiele czekać, żeby z plenienia się herezji doszło aż do polowań na księży, jak na przykład w większości rejonów ogarniętych przez rewolucję protestancką już w XVI wieku, ale najbardziej kuriozalny charakter miało to chyba na Wyspach Brytyjskich. A więc sakramenty z kapłaństwem na czele, kapłani jako szafarze sakramentu. Niszczyli ołtarze przecież. Tak, wszystko, co związane jest z życiem sakramentalnym, to musi być podważone. Podważone zostaje tradycyjne małżeństwo. Nierozerwalność małżeństwa zostaje zakwestionowana. Okazuje się, że w praktyce książęta i królowie, którzy przechodzą na herezję, no, bardzo często mają ten właśnie praktyczny problem do rozwiązania, że bardzo chcieliby rozpocząć nowe życie z nową małżonką, tylko że ta pierwsza jeszcze jest w obiegu, prawda? Jeszcze jest na tym świecie. I to są i śmieszne, i straszne jednocześnie jeżące włos na głowie przypadki. No i trzecia kwestia własności. Rewolucja protestancka to jest po prostu jeden wielki rabunek. Grabież. Przestępstwo. To jest wyciągnięcie ręki po własność, głównie własność kościelną, którą przedstawia się jako właśnie jakieś świadectwo egoizmu Kościoła, gdy tymczasem własność kościelna jest po pierwsze rękojmią suwerenności tegoż Kościoła. Niezależność od władzy świeckiej pozwala duchownym głosić prawdę, także prawdę niewygodną dla władzy. Po prostu prawdę. Tak, i wtedy, kiedy się z pastorów protestanckich robi urzędników na pensji państwowej, no to nie można już liczyć na to, że ci urzędnicy będą krytycznymi recenzentami swoich władców. No a po drugie, bo mówiłem o własności, poza suwerennością samego Kościoła, własność kościelna rodzi też niezliczone dzieła dobroczynności, które właśnie składały się niegdyś na kształt naszej cywilizacji. Klasztory, zakony katolickie to były przecież wielkie fabryki przedsiębiorczości i dobroczynności. Produktem niejako ubocznym, no bo tym tak. Głównym produktem są sakramenty, prawda? Najważniejsza sprawa to jest kapłan z Najświętszym Sakramentem Ale w rękach. Pan błogosławi. Ale gdzie jest Najświętszy Sakrament? Tam jest produkt uboczny w postaci działalności dobroczynnej, w postaci nauki gospodarowania. Ja myślę, że warto zwracać uwagę na takie konkretne przykłady. Z konkretów wymienię ten, że piece hutnicze, proszę sobie wyobrazić, które były budowane przez katolickie zgromadzenia zakonne na Wyspach Brytyjskich właśnie już z początkiem XVI wieku, ich wyporność tych pieców hutniczych, ich rozmiar po prostu, ich możliwości przerobowe osiągnęło hutnictwo brytyjskie dopiero po dwóch i pół stulecia.
ponieważ rewolucja protestancka, niszcząc zakony, niszczyła, bo to był wielki dzieła. Skok na kasę, niszczyła także i te, trudno nawet nazywać to zalążkami, bo to już był po prostu przemysł metalowy całą gębą, prawda? Żeby ktoś nie myślał, że to chodzi tylko o sprawy wyznaniowe, że to chodzi tylko o subtelności teologiczne. Nie, rewolucja protestancka to był po prostu wielki skok na kasę i to się uwidacznia w niezliczonych, naprawdę niezliczonych przykładach, których, tak się składa, w państwowym szkolnictwie na ogół nie poznajemy. Ani w szkołach podstawowych, ani średnich, ani na uczelniach wyższych, ponieważ nasz system edukacji odziedziczyliśmy po protestantyzmie. To jest coś, czego nawet części duchownych katolickich w Polsce nie jest świadoma, że ten system nauczania właśnie, którego jednym z patronów jest Jan Amos Komeński, uczestnik spisku rozbiorowego z XVII wieku. Ten system to jest system, którego nie można kultywować, jeżeli chcemy, żeby tradycja katolicka i tradycja narodowa przeżyły. Zostając jeszcze, że tak powiem, w temacie, chciałbym dotknąć też sylwetki Napoleona Bonapartego, ponieważ ostatnio, powiem szczerze, bardzo nosiłem się z takim żalem w sercu, dlaczego ta postać jest w naszym hymnie. I ja uważam, że to jest może nie tyle nietrafione, ale obraża mnie to. Mnie jako Polaka. No cóż, no Polacy cały czas jeszcze nie wiedzą, co ich trafiło. Cały czas nie zauważyli, co tu właściwie się wydarzyło. I stąd w historii Polski szereg urojonych wielkości. Autorytetów. Szereg fałszywych gwiazd, łuże autorytetów. I Napoleon do nich należy. Polacy po prostu nie zrozumieli istoty tego, możemy powiedzieć, procesu dziejowego, w którym uczestniczą. Polacy nie zauważyli tego, że utraciwszy niepodległość, zostali wykorzystani w charakterze kondotierów rewolucji światowej, właśnie między innymi przez Napoleona. No i stąd jego kult, stąd po piersie Napoleona na jednym z głównych placów w Warszawie, jeszcze w pokoleniu moich dziadków świętej pamięci, ten kult był no, bardzo świeży, był właśnie jednym, należał do repertuaru obowiązkowego polskiego patriotyzmu, prawda? Dzisiaj się to nawarstwiło, są różne inne wielkości urojone, ale tak, niewątpliwie Napoleona też warto by zdekonstruować, warto by tę postać na użytek Polaków porządnie opisać. Odkłamać. Tak jest. Dwie może podstawowe takie rzeczy, które w Napoleonie możemy wskazać jako antykatolickie, antynarodowościowe, antywolnościowe. No cóż... Ja osobiście uważam, że kodeks cywilny kleru i uwięzienie papieża, to tak. No tak, no to są takie największego kalibru po prostu właśnie zamachy dokonywane przez władzę świecką, dyktatorską, zamordystyczną władzę, zamachy dokonywane na suwerenność władzy duchownej, właśnie zastąpienie katolickiej, cywilizowanej zasady organizującej życie cywilizacji łacińskiej, zasady rozdziału władzy świeckiej i duchownej, zastąpienie tej dobrej, zbożnej zasady, tego porządku dwoistego, w którym cesarz nie jest koniecznie papieżem, a papież nie jest cesarzem, król Bolesław Śmiały nie jest biskupem Stanisławem i odwrotnie, zastąpienie tej zasady zasadą tak zwanego rozdziału kościoła od państwa, która to zasada jest faktycznie dążnością do wyrugowania głosu władzy duchownej ze sfery publicznej. Ale ja szukam takiego konkretnego przykładu i znajduję go. Otóż parę tygodni temu, właśnie z pielgrzymką pobudki, zmierzając do Janowa Poleskiego, do świętego Andrzeja Boboli, zatrzymaliśmy się w Nowogródku, na Litwie, tej Litwie szeroko rozumianej, tej Litwie, o której pisze Mickiewicz, Litwo ojczyzno moja, bo to jest administracyjnie dzisiaj w granicach państwa białoruskiego. I otóż w tym Nowogródku fara Witoldowa, kościół
fundowany jeszcze w średniowieczu i w tym kościele chrzczony i Mickiewicz i właśnie król Jagiełło tam brał ślub z bodajże z Sonką Holszańską. Było kilka tych małżonek i historia Fary Witoldowej w Nowogródku przecięta gwałtownym ciosem w roku 1812. W tym roku z Mickiewiczowskiego pana Tadeusza. O roku ów, kto cię widział w naszym kraju. Co się wydarzyło w roku 1812 w Nowogródku? Nie żadni Moskale, nie żadni schizmatycy wrodzy, nie żadni heretycy Prusacy, tylko Francuzi ogołocili, zdewastowali Farę Nowogródzką, zamienili ją w magazyn wojskowy, a wdarłszy się tam, dokonywali ekscesów znanych nam z wojny w Hiszpanii, z opisów chociażby Żeromskiego z Popiołów, to znaczy zresztą samego Mickiewicza. Mickiewicz wzmiankuje w opowieści Kaprala w trzeciej części Dziadów, prawda? Takie ekscesy Francuzów, bluźnierców w kościołach hiszpańskich, wobec wiernych w Hiszpanii. I otóż to się wydarzyło w Nowogródku. To się wydarzyło w Nowogródku, przebieranie się w ornaty, kradzież i profanacja wszystkich świętości, które można było znaleźć w tym nowogródzkim kościele. To taki konkretny przykład. Obraz to jest kościół pod wezwaniem przemienienia pańskiego. Otóż ten obraz wówczas stosunkowo świeżo namalowany przez Smuglewicza został właśnie bezpowrotnie wtedy w 1812 roku zniszczony, zdewastowany. Jeszcze raz powtórzę, nie przez złych Moskali, tylko przez bezbożnych Francuzów. A książę Hieronim, brat Bonapartego, stał wówczas, popasał w Nowogródku, w domu jednego z mieszczan. Po jego wyjeździe stwierdzono brak drogocennego serwisu, który został wtedy wyeksponowany. Ponoć też zamieniali kościoły w stajnie. No to tak było we Wrocławiu i tak było właśnie w wielu innych miejscach. Nowogródka nie wyłączali. Przykładem Bonapartego iść nie chcemy. Bonaparte nie daje Polakom zdrowym na ciele i umyśle, nie daje naprawdę dobrego przykładu, nie wytycza właściwej ścieżki. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. To był pan Grzegorz Braun. Kłaniam się z panem Michał Bogiem. Grabia i kanał Apologeticum TV. Przypomnę jeszcze raz nasze hasło: Vera Rebus Vocabula Restituantur, czyli przywrócić. Życzę powodzenia. Życzę powodzenia, najlepszego powodzenia. Bóg zapłać za rozmowę. Z panem Bogiem.